Czy wiesz, że za ponad połowę efektów, które osiągasz, odpowiada mniej niż 1% Twojego zaangażowania? Dzisiaj opowiem o efekcie Pareto i jaki ma on wpływ na Twoje życie. Jak to możliwe, że za ponad połowę efektów odpowiada tylko 8 promili wysiłku? Poznaj zasadę Pareto. Zasada ta mówi, że 20% czynności odpowiada za 80% rezultatów. Czyli jeżeli zaniedbamy pozostałe 80%, to możemy się skupić na kluczowych 20% czynności przynoszących 80% efektów. Odzyskujemy na przykład 8 godzin z 10 czy 80 zł z zainwestowanych 100. No, ale zasada Pareto działa nadal. Nawet wobec osiągniętego, zoptymalizowanego wyniku. Więc powtarzamy. A potem znowu. I znów powtarzamy. I w wyniku prostej matematyki otrzymujemy nieco ponad 50% zysku przy ograniczeniu inwestycji do 8 promili. Przekładając to na czas pracy, ponad połowa zysku pochodzi z 4 najefektywniejszych minut pracy dziennie. Tada! Fajne, nie? Na końcu filmiku wyjaśniam, jak to policzysz, jeśli czujesz, że powyższe jest niejasne. Dzisiejsza idea jest trochę odmienna od poprzednich, gdyż z moich doświadczeń wynika, że mało kto traktuje ją z matematyczną precyzją. Stąd też pozwalam sobie stwierdzić, że zasada Pareto to modny mit szkoleniowy. Swoje spostrzeżenia oparłem na artykule Dominika Freiberga, do którego link znajdziecie w opisie animacji. Zacznijmy więc dekonstrukcję zasady Pareto. Po pierwsze, nazwa. To nie Pareto wymyślił ową zasadę. Przenieśmy się na chwilę do trudnych lat II wojny światowej. W grudniu 1941 roku Ameryka przystępuje do wojny. Nawet admirałowi Yamamoto, który proroczo podsumował Pearl Harbor, obudziliśmy śpiącego olbrzyma. Nie śniło się, że tak szybko nękana kryzysem gospodarczym Ameryka rozpocznie przestawianie przemysłu na tory wojenne. Przede wszystkim brakowało jej dwóch przemysłów niezbędnych do prowadzenia wojny. Były to przemysł stoczniowy i optyczny. Jednymi z rzadziej wspominanych bohaterów tego sukcesu byli specjaliści od zarządzania, którzy posługując się ideami stworzonymi przez prekursora optymalizacji produkcji Frederica Taylora, przygotowali Amerykę do wojny. Między nimi był Joseph Uran. To on, żeby zobrazować znaczenie elementów powiązanych z małymi kosztami, a wywołującymi bardzo znaczące efekty, w swojej książce z 1951 roku Quality Control Handbook sformułował zasadę kluczowych, nielicznych i błahych licznych, przywołując badania Wilfredo Pareto, włoskiego ekonomisty z XIX wieku. Pokazywały one, że około 80% majątku Włochów znajduje się w rękach 20% ich społeczeństwa. Tak pojawiło się i nazwisko, od którego nazwę wzięła zasada, jak i liczby, które po uproszczeniu, a następnie zdogmatyzowaniu stały się nienaruszalne. Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem wspaniałej floty 10 żaglowców transportowych i są cudowne lata 30. XIX wieku. Morza należą do tych pięknych olbrzymów. Przewozisz ładunek na 5 trasach. Żeby nam było łatwiej, przyjmijmy, że z początku podzieliłeś statki równomiernie, na wszystkie. W pewnym momencie zaobserwowałeś, że na 3 z nich zyski wynoszą ponad 80% całości. Postulatem doradców wyznających zasadę Pareto byłoby zamknięcie tych mniej rentownych tras i przeniesienie statków i kapitału na najbardziej dochodowe. Ale zauważ, te trasy nie są nierentowne, nie przynoszą strat. Są pod pewnymi względami mniej optymalne, natomiast pozwalają utrzymać linie, obsługę których ktoś mógłby przejąć. Pozwalają utrzymać przyczółek, bo nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Ponadto jest jeszcze kwestia klientów. Otóż oni zrobili plany, mając na względzie dostarczaną przez ciebie usługę. Jeśli ich zawiedziesz, to może ci to przynieść więcej szkody niż pożytku. Powtórzę, może. Nie na pewno. Musisz to rozważyć. Innym pomysłem na maksymalizację zysków jest obniżenie standardu na tych mniej dochodowych trasach. Ale takie obniżenie psuje markę, może zniechęcić klientów, zniechęci załogę, wprowadzi podziały w firmie. Znowu, musisz to rozważyć i mieć świadomość, że może to dla ciebie nie zadziałać.
Zasada Pareto nie odpowiedzi, czy działania przyszłe będą opłacalne. Odpowiedź jedynie, że jeśli dobrze zidentyfikowałeś elementy procesu, to wskazałeś jedynie na działy bardziej zyskowne i mniej zyskowne. Pareto nie powie ci, czy stosujesz właściwy model biznesowy, czy na przykład któreś elementy nie są od siebie zależne i czy zmniejszenie wkładu w jeden nie spowoduje zmniejszenia zysków z drugiego. To kluczowa krytyka mitu Pareto. Procesy biznesowe i życiowe są systemem setek, tysięcy naczyń połączonych, których istnienia zasada Pareto nie tylko nie zakłada, ale całkowicie je ignoruje. Popatrzmy, jak niewłaściwe rozpoznanie modelu procesów zadziała na przeciętnym dniu przeciętnego człowieka. Co jest jednym z najbardziej niezyskownych procesów w dniu? Mycie i spanie. Zajmuje między 7 a 9 godzin dziennie, nie przynosząc zysków, generując koszty finansowe i czasowe. To co? No to może przestaniesz się myć i spać. A takich procesów, które wpływają jeden na drugi, albo takich, które nie generują zysków, a umożliwiają funkcjonowanie całego systemu, jest znacznie więcej. Czy można więc wykorzystać tę zasadę do planowania szeroko pojętych wydatków? Można. Tylko wcześniej zastanówmy się, czy wiemy, co robimy, a w trakcie sprawdzajmy, czy rezultaty są pożądane. Jest jeszcze jedna kwestia. Podobny do oryginalnej zasady Pareto jest model długiego ogona, czyli posługując się językiem Jurana, niezwykle licznych, błahych elementów. Długi ogon został zaobserwowany, kiedy zaczęto badać źródła ruchu na stronach internetowych. Okazało się, że jeżeli artykuł był dostatecznie rozbudowany, to odwiedzało go wielu użytkowników, którzy trafiali na niego wyszukując różne dziwne frazy. Były one prawie unikalne. Z jednej trafiało kilku, a czasami jeden odwiedzający, lecz ich suma dawała dużą liczbę odwiedzających. Jeśli więc masz elementy, które przy małej inwestycji dają małe zyski, lecz masz ich wystarczająco wiele, może to przełożyć się dla ciebie na naprawdę duży zysk skonsolidowany. Podsumowując, zasada Pareto działa i ma się jak najlepiej, tyle że działa w swojej oryginalnej wersji, przy przedstawionych ograniczeniach. Po pierwsze, muszą istnieć takie elementy. Po drugie, trzeba móc je wskazać, czyli wcześniej rozróżnić między sobą. No bo co ci da wiedza, że 32% twoich inwestycji kapitałowych przynosi 64% zysku, skoro nie potrafisz wskazać, które rodzaje z nich zrobią to w następnym okresie? Po trzecie, muszą być niezależne od tych, które chcielibyśmy zaniedbać. Czyli nie może to być na przykład sen w twoim dniu czy tankowanie w samochodzie. Na pewno ta zasada nie zadziała w wersji mitycznej, gdzie w każdej sytuacji 20% elementów daje 80% efektów. Tym bardziej nie zadziała zastosowanie jej do tego samego zbioru elementów kilkukrotnie, czyli rekurencyjnie. Bo wtedy rzeczywiście już przy trzecim powtórzeniu okaże się, że 8 promili zaangażowania daje 51% rezultatów. Teoretycznie. I to wedle bardzo kiepskiej teorii. I teraz właśnie chciałbym rozwiązać ową zagadkę. Przypomnę matematyczne zobrazowanie tej bardzo kiepskiej teorii. Przyjmijmy, że inwestujesz 10 godzin pracy dziennie, co daje ci 10 tysięcy zysku w miesiącu. Stosujesz zasadę Pareto, uszczuplasz wynik do kluczowych 2 godzin dziennie, czyli do 20% inwestycji. To przynosi ci 8 tysięcy złotych zysku w miesiącu, czyli 80% efektu. 2 godziny pracy dziennie staje się nową inwestycją, która daje ci 8 tysięcy złotych w miesiącu. Znowu możesz zastosować zasadę Pareto i z wysiłku 2 godzin dziennie wybrać najlepsze 20%, czyli 24 minuty. A to zgodnie z zasadą powinno dać ci 80% efektu, czyli 6400 zł w miesiącu. 24 minuty pracy dziennie stają się nową inwestycją, która daje ci 6400 zł w miesiącu. I znów masz prawo zastosować zasadę Pareto i z wysiłku 24 minut dziennie wybrać najlepsze 20%, czyli 4 minuty i 48 sekund. A to, zgodnie z zasadą, powinno dać ci 80% efektu, czyli 5120 zł na miesiąc. 4 minuty i 48 sekund
to 8 promili z 10 godzin, a 5120 zł to 51,2% z 10 tysięcy. To tyle o zasadzie Pareto. Będziemy wspominać o niej jeszcze przy omawianiu tematu zarządzania czasem. Jeśli animacja Ci się spodobała, daj łapkę w górę i zasubskrybuj, żeby nie ominęły Cię następne filmy o przygodach przeciętnego człowieka w świecie nieprzeciętnych idei. Do usłyszenia.